Na początku lat 90. byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych i wtedy przez miesiąc, kiedy tam byłem, wszystkie główne dzienniki, które tam się ukazywały o godzinie 19, na początku dawały trzy te same tematy. ABC, NBC i CBS dawały trzy te same tematy. Dlatego, że analiza wskazywała na to, że ludzie się bardzo tym interesują w Stanach Zjednoczonych. I nie były to tematy ważne dla świata. Były to tematy obyczajowe, były to tematy sensacyjne. I tutaj, wtedy, co pamiętam, to jeden z tych tematów to był konflikt dwóch łyżwiarek figurowych, z której jedna namówiła ochroniarza, żeby złamał nogę drugiej, żeby ją wyeliminować. To były reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Druga sprawa to była sprawa jakiego Bobita, któremu żona ucięła przyrodzenie z zemsty za zdradę, potem mu to przyszyto i tak dalej, cała była niesamowita historia. I trzeci bardzo podobny temat. Te trzy tematy przez miesiąc były codziennie jako trzy pierwsze tematy podawane przez główne dzienniki telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Do tego dochodziły oczywiście potem tematy ważne, wtedy mur berliński padał, inne rzeczy się działy, Związek Radziecki i tak dalej. No ale to nie były, tamte były dalej. Ja wtedy się zastanawiałem nad tym, czy my też do tego dojdziemy. Jeszcze nie doszliśmy, bo jednak Europa ma troszeczkę inne standardy, ale to wskazuje, w jakim kierunku media elektroniczne mogą zmierzać. Telewizja czy media elektroniczne są z natury masowe i one muszą brać pod uwagę to, czego masy chcą i to, czego chce jak najwięcej widzów. I niestety zawsze będzie w tych mediach więcej Dody niż Pendereckiego. Dzisiaj najbardziej przerażającym z mojego punktu widzenia zjawiskiem jest to, że wszyscy myślą o tym, żeby tego tak zwanego contentu, prawda, to jest takie modne staropolskie słowo obecnie, żeby tego było jak najwięcej. Nikt nie myśli o jakości. I jak się na przykład czyta portale internetowe, to one są pełne totalnych bzdur i widać brak pracy redakcyjnej jakiejkolwiek. To znaczy tam każda sensacja ma prawo się znaleźć bez żadnej weryfikacji ze strony dziennikarzy. Każdy polityk może mieć dowolną bzdurę i tego nikt nie weryfikuje. To jest po prostu umieszczane, bez komentarza. I każdy sobie po prostu może potem to wybrać i może tę bzdurę zaakceptować albo nie. No więc jeżeli dziennikarstwo traktujemy jako taką misję, że dziennikarz to jest taki człowiek, który cały swój czas poświęca na badanie rzeczywistości i po to, żeby potem wnioski z tego badania przedstawić innym ludziom, którzy nie mają na to czasu, w sposób obiektywny, racjonalny i tak dalej, no to coraz częściej media współczesne tego zadania nie spełniają, po prostu nie mają na to czasu. Natomiast dostarczają, w tej chwili jest tak, że każdy głos i każda opinia znajdzie dojście do mediów. Im głupsza, im bardziej hałaśliwa, tym lepsze zresztą. Brakuje tego, żeby media nas prowadziły przez świat, żeby mądrzy dziennikarze mówili nam prawdę i mówili nam, co wynika z ich poglądów i przedstawiali nam wszystkie opcje. Natomiast, żeby to w jakimś sensie to oceniali, w tej chwili w zasadzie już się tego nie robi. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Media po prostu dostarczają odbiorcom wszystkiego w ogromnych ilościach, ponieważ im więcej tego jest, na przykład w internecie, no tym większa jest tak zwana klikalność. Trzeba się przez dżunglę tych bzdur przebić, żeby dojść do jakiejś tam po prostu informacji. To wszystko jest ze sobą strasznie wymieszane, w tym wszystkim nie ma żadnej hierarchii, ale z drugiej strony ludzie nie szukają tej hierarchii. To jest taki problem też. U nas jest kryzys autorytetów. U nas jest tak, że ktoś sobie, kto by szukał tego rodzaju przewodnika duchowego, nazwijmy to, przez gąszcz rzeczywistości, jesteśmy nieufni i myślimy sobie, dlaczego akurat ten mądrala ma mieć rację, a nie ktoś inny. A ja wolę sobie poczytać wszystko i samemu sobie ocenić. Tak sobie bardzo często ludzie myślą w tym wszystkim. Jeżeli ktoś szuka prawdy i tylko prawdy, to powinien szukać mediów, które się zajmują prawdą i tylko prawdą. Niezależnie od tego, co taka czy inna opcja polityczna na ten temat sądzi. Czyli takich mediów, które jednego dnia pochwalą Tuska, drugiego dnia go skrytykują. Jednego dnia pochwalą Kaczyńskiego, drugiego dnia go skrytykują. A nie takich, które bez względu na to, co zrobi Tusk, zawsze go pochwalą, albo bez względu na to, co zrobi Tusk, zawsze go zganią. I bez względu na to, co zrobi Jarosław Kaczyński, albo będą go tylko chwalić, albo będą go tylko ganić. Jak przygotować człowieka do kontaktów z mediami? No to trzeba ludziom tłumaczyć, robić im pewną systematykę i mówić,
to medium służy do dociekania do prawdy. To medium służy do pokazywania prawdy, ale to medium ma perspektywę neoliberalną, a to medium ma perspektywę konserwatywną. To jest związane z PiS-em, a to jest związane z SLD. To jest związane z Platformą. Pokazywać. I wtedy ludzie wiedzą, czego mogą oczekiwać.